Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Byłem bardzo rozbrykanym płodem. Wierciłem się nieustannie i robiłem fikołki, fifraki. Pamiętam, jak miałem 3-4 tygodnie, robiłem przebieżki dookoła macicy, tak że pępowina zawijała się w spirale, a potem nagle odkręcała się tak, że nosiło mnie po ściankach. Czego się bałeś, kiedy byłeś dzieckiem? No najbardziej to się bałem, że mnie wyskrobią. A że potem. A to galopującej inflacji i sankcji ze strony Zachodu. Co najbardziej lubisz robić? Liczyć jej pieprzyki i pory. Najpiękniejszy krajobraz, jaki widziałeś? Każda z egzoplanet ma jakieś ładne fragmenty. Zawsze znajdzie się jakiś dobry kadr. Także nie mogę wskazać na jakiś jeden szczególny krajobraz. Czy zdarza ci się mówić do siebie? Luke, czy ty ze sobą w ogóle rozmawiasz? Nie rozmawiam. Obraziłem się, bo kłamiesz. Ja kłamię? Dlaczego tak myślisz? Mówiłeś, że wyniesiesz śmieci, a nie wyniosłeś. Ulubiona scena filmowa. Finałowa scena w Blade Runner, kiedy replikant pomaga Rickowi Deckardowi. Twój idol muzyczny. W galaktyce karłowatej Palomar 4 jest planeta Ferd, na której mieszkają kreatury fijońskie. Jedną z tych kreatur jest muzyk Abedol, który gra na innym gatunku kreatur, miltonkach. Miltonki wydają szeroką gamę dźwięków, jeśli je odpowiednio pomasować po ich 18 kończynach. Więc Abedol jest muzykiem masażystą i odwala kawał mistrzowskiej roboty, sprawnie manipulując swoimi licznymi dłońmi. Poza tym jest to niesamowite widowisko. Najbardziej zadowolone są samice miltonek, a potem słuchacze. Co najbardziej lubisz pić? My, androidy, najbardziej lubimy olej rzepakowy. Co sprawia, że śmiejesz się do łez? Najbardziej bawią mnie baz danych dotyczące człowiekowatych. Czy jest coś, czego zazdrościsz innym? Trwałych części. Nierdzewnych, wymiennych, wodoodpornych, uniwersalnych. Co podziwiasz u innych ludzi? Gibkość, sprężystość. Której ze swoich cech nie lubisz najbardziej? Jestem za dobry. Tęsknisz za czymś? Za wymyślonymi ludźmi i miejscami. Karzeł elastyczny Jerzy i żyzna Klementyna. Nieźle się z nimi dyskutowało o ewolucji alternatywnych wszechświatów. I za moją wymyśloną planetą w kształcie Donatsa, gdzie mieszkają wyjątka o konsystencji kisielu. Najpiękniejsi, najmądrzejsi, najlepsze spory. Przychodzą coraz rzadziej, odkąd stosuję nowe oprogramowanie i macierze po wymienieniu procesorów kwantowych. Kiedy jesteś daleko od Polski, czego najbardziej ci brakuje? Fermentu. Zamordyzmu, jątrzenia takiego, wtrącania się w moje myślątka, w kurwu takiego, bo w innych galaktykach tylko harmonia, nuda i konsensus. Kurwa, no wszędzie ten konsensus. Potworałki bez charakteru zupełnie. Brakuje, żeby ktoś cię tak poznawczo zmasakrował. Co czujesz, kiedy myślisz o przyszłości? Wibruje mi wszystko tutaj, na wysokości śledziony, jakby do was tak porównać. Jakby ich było kilka i tak wesolutko tańczyły. Super. Gdybyś musiał zacząć wszystko od nowa, kim chciałbyś być? Chciałbym pracować w kopalni surowców skalnych. A tak serio. Chciałbym zbadać wpływ depopulacji małpiatek, konkretnie palczaków madagaskarskich, na sprzedaż nici dentystycznych na Kamczatce i turbin wiatrowych w Ekwadorze. Związki te są pozornie proste. Albo zderzać protony, albo hodować mózgi z komórek macierzystych. W każdym razie coś z tego. Ale to dopiero jakbym wyleczył starość i trądzik młodzieńczy.